też jednego tego? Dawaj. Zedytujesz to, żeby wpadło? Ale będzie miał. Wpuszcz na mnie? O, no. Serio, jest taki mnie tylko. On nie był zły, jest, ale tam jest. Ale piękny model, prawda? Ale to tylko wakacje. Nie dobre. Jeszcze raz. Dobre. Nie dobre. Ale do trzech razy sztuka. W końcu wyjdzie, no. Dobre. Nie raz żadnej sztuki. Aj no. Tu, tu. Dobra, do czterech razy sztuka. Może teraz ty bierzesz rzut. Nie. Wtedy ja bym miał większą presję. No nie mam presji. Po prostu nie trafię. Dobre. This practice to be the main practice for our preparation. That we put effort, intensity, and especially mental readiness to do the right things. I want to see us having this intensity, that every movement you in contact, that we are the ones that provoking this annoying defense. This cannot work if we are not playing like that. This is have to be extra activity. That's gonna give us also the offensive activity later on. Okay? Today we are trying to do that. Let's go. Go, go, okay. Dumna? Polska! Chodźmy tutaj wszyscy. Dawaj, press break, press break! Idziemy. Tak. Tak, fine. Fine. It's work. Brawo! Na scoutingu widział 4,5 strzelec. No a nie 5. Dawaj, stać, stać, stać! Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, następny. Jedziemy, jedziemy! Dostań tam na stery. Go, go, go! Słuchaj, słuchaj, słuchaj! On był trochę na sajdzie, tak. Ja nie wiem. Czekaj, ale tam. Albo jak. Według mnie tam nie miałeś kogo wziąć, tam było za dużo jedno. Bogata! Nie to nagrywaj, mało, proszę. To za mało. Ty nie miałeś kogo wziąć. Gołą weź piłę, gołą weź piłę! Ja jeszcze nie. Idź na szlachę. A, że jestem po pozycję. Dobra, dobra, dobra. Bo ty w sumie. Wtedy, że ty czujesz. Bo ja widzę, ty nie widzisz tak samo. Pan zrywa i zostajemy. Z tej strony jest. Go, z tej strony jest ja też ty, tu jest Mateusz, tu jest Wiżu i tu jest też ty. I cross, do wracamy 22. Do 22. Mm-hmm. Wracamy i chcę ciebie na tutaj, jak już wrócimy, ty jesteś na topie. Bo ma Mateusz, nie, ty jesteś tu. Ty jesteś tu. Zostaw strukę, my będziemy nas wyszli. Nie, nie jesteś tu. Ja jestem góra, ty jesteś tu? Ja muszę być tu, tak. Tak, tu muszę być tak jak klona, bo tak jesteś ustawiony, że wrócicie tutaj i gramy 22. Rewelacyjna była rzecz, jak atakowaliśmy switch z tymi czynami, nawet z base'em, jak biegasz base, został sam, ekstra pas, bądźcie confidence do rzutu. Nie wahajcie mi się, nie chcemy lepszego rzutu niż otwarty rzut. Że z otwartego rzutu i że jeszcze jakieś podanie. Rzucamy z confidence. I teraz w końcówce przestaliśmy robić stratę i od razu zaczęła nam się gra kleić.
Great job, guys. Dumna! Polska! Jak będziesz miał, nie wiem, swoją szansę 20-21 lat, to ją wykorzystasz, bo 3 lata przepracowałeś. Ale jak będziesz właśnie, wiesz, kurde, nie gram, słabo, wiesz, nie chcę być we Wrocławiu, coś tam, to jest już źle. To już masz problem, bo zaczynasz, wiesz, szukaj excuses tak cały czas, nie? Wymówki szukasz, a nie musisz cały czas, bo każdy idzie swoją drogą, wiesz, mamy nawet tutaj zawodników. Przemek Żołnierewicz zawsze był tam gdzieś taki, że silny, ale taki, wiesz, poziom taki. Nagle w wieku 25 lat, jeden dobry sezon i skoczył na poziom wyżej, teraz jest w kadrze, teraz gra za dobre pieniądze we Szczecin. Kuba Szenk tak samo, dwa lata temu. To jest rozgrywający, tam jest klasowy, ale taki chory był, tam stracił chyba 20 kilo. Zerwali z nim kontrakt w Warszawie, podpisał najpierw tutaj 2 miesiące we Włocławku, potem grał w Sopocie, potem wygrał Mistrzostwo Polski, MVP finał. Każdy idzie swoją ścieżką, więc dlatego nie możesz sobie pozwolić, żeby, wiesz, jest jeden trener, który w ciebie nie wierzy, nieważne, inny trener w ciebie wierzy, ale musisz cały czas, wiesz, walczyć o swoje, pracować. Nawet tutaj na treningach, ja wiem, że nie daje ci już szans, że jesteś tutaj, żeby poznać kadrę, wiesz, spokojnie, ale tak pokaż, że, wiesz, przed treningiem, po treningu chcesz coś porobić, zapytaj do trenera, nie wiem, Artura, czy do kogoś, coach, może jakiegoś drilla zrobić, bo, wiesz, nic nie robiłem, potem rzuty, cokolwiek. Jesteś tutaj tydzień, wykorzystasz ten tydzień, zostawisz dobre wrażenie, masz jeden, dwa, trzy, masz czterech trenerów, oni potem idą w Polskę i mówią, o, pracowity, dobry chłopak, też chce grać, głodny gry. To są takie małe rzeczy, ale, wiesz, zawsze chcesz zostawić sobie dobre wrażenie. A jak będziesz pracował, to i tak się będziesz stawał lepszy. No zawsze. No, dlatego... Spoko, oczywiście. Lubisz te hale, co? Lubię, naprawdę, ale nie, zupełnie bez żartów nie lubię. Nie ma szans, że bez żartów. Lubisz czy nie? No, tak? Naprawdę, fajnie się tu gra. Fajne kosze, fajna hala, ludzie zawsze przychodzą. Taki jest klimat. Jak tam pojedzie Francja? Oprócz wyników sportowych bardzo fajnie. Naprawdę. Bardzo fajne miasto, bardzo przyjaźni ludzie. Atmosfera na hali też zawsze jest świetna, więc jestem bardzo zadowolony. Hala mała, co? To tam mniejsza. Mała, no. To mówię na to ze swoją dziewczyną, kosynierka premium. Kosynierka premium, okej. Okay. A to powinno się dobrze odnajdować. Tak, no takie małe hale też mają swój urok, wiadomo. Taka hala jak tutaj, zawsze gdzieś tam głośniej, więcej ludzi, ale na takiej małej hali też jest klimat, bo ludzie siedzą bliżej parkietu. Wszystkich widzisz tak naprawdę każdą twarz i ten klimat na pewno jest. A przyjechał żywość, to z innym takim nastawieniem, przyjeżdżając na zgrupowanie kadry, że jesteś graczem z zagranicy, obcokrajowcem grającym. Wiesz, o co mi chodzi, że masz status jakby obcokrajowca w lidze, której grasz, to jest troszkę, nie wiem, wpływa na pewność siebie na przykład? Nie wydaje mi się, na kadrę zawsze przyjeżdżam z takim samym nastawieniem, że to jest dla mnie duże wyróżnienie. I ja mocno wierzę w to, że mój czas w końcu nadejdzie, że to nie będzie tak jak do tej pory, że gdzieś tam te minuty były limitowane. Nie wiem, czy to będzie to okienko kolejne, czy to będzie za rok, dwa, ale ja jestem bardzo mocno w to wierzę, że w końcu to moje miejsce w reprezentacji będzie stałe i minuty będą regularne. Tego ci życzę oczywiście, każdemu życzę. Artur, możemy pokazać Kuby buty? Ale to trzeba w ciemności, bo podeszwa się świeci w nocy. Możesz opowiedzieć historię tych butów do kamery? Historię tych butów? Wiesz, historia tego swetra, historia tych butów. Historia tych butów jest bardzo prosta. Podobały mi się i sobie je kupiłem. A że były sygnowane nazwiskiem Kobe'ego Bryanta, to jeszcze utwierdziło moje przekonanie, że ten wybór był dobry. Ładnie się uśmiechnij do kamery, cięcie. Polecam. Krzysztof Zapadka.